Lada dzień rozpoczną się prace modernizacyjne w parku Johnstona w Lesznie. Teren pomiędzy ulicą Wodarczaka i alejami Jana Pawła II już został odgrodzony. Park Nowy Osłonie ma być gotowy do końca kwietnia przyszłego roku. Do tego czasu cała ta część parku będzie niedostępna dla mieszkańców. Rozpoczynające się prace to efekt rozstrzygniętego na początku października przetargu. Pierwsza rzecz jaką musi zrobić wykonawca to przeprowadzenie badań dendrologicznych celem sprawdzenia kondycji starego drzewostanu. Jest to niezbędne, żeby ustalić, czy wiekowe już drzewa nie stanowią zagrożenia dla spacerujących alejkami. Zależnie od wyników badań konieczne będzie przeprowadzenie odpowiednich prac. W parku pojawią się nowe alejki, a dotychczasowe zostaną zmodernizowane. Będą ustawione dodatkowe ławki i kosze na śmieci. Wykonawca ma zadbać również o zieleń i oświetlenie. Projekt przewiduje także ustawienie tablic edukacyjno-informacyjnych. Całkowity koszt inwestycji to nieco ponad milion sto tysięcy złotych. Miasto otrzymało na nią dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach projektu Zielone Leszno.